ma jednej powszechnie akceptowanej definicji rynku, ale można stwierdzić, że rynek to ogół stosunków, jakie zachodzą pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w sferze wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują i kształtują podaż i popyt oraz wzajemne relacje między tymi kategoriami. Podstawowe znaczenie oczywiście na rynku mają stosunki wymiany. Ta wymiana zachodzi między sprzedawcami a nabywcami i ona dotyczy przede wszystkim wymiany dóbr materialnych i usług na pieniądze i odwrotnie oraz wymiany pracy na pieniądze i odwrotnie. Stosunki, jakie zachodzą na rynku, mają trojaki charakter, bo będą to po pierwsze stosunki między sprzedawcami a nabywcami, po drugie między jednymi sprzedawcami a innymi sprzedawcami i wreszcie między jednymi sprzedawcami a innymi sprzedawcami. Te pierwsze tylko są stosunkami wymiany, natomiast te drugie nazywamy stosunkami równoległymi. Istotę rynku jednak stanowią te stosunki wymiany. Rynek stanowi mechanizm regulujący realną sferę gospodarowania i na rynku ujawniają się rozbieżności aspiracji i dążeń pomiędzy sprzedawcami i nabywcami. Rynek można klasyfikować według różnych kryteriów, na przykład według przedmiotu transakcji, według przestrzennego zasięgu rynku, według stopnia otwartości rynku, czy według stopnia zorganizowania, czy wreszcie według wzajemnej relacji popytu i podaży. Warto dodać, że elementami rynku są popyt, podaż i ceny. Są to dynamiczne elementy rynku, które zmieniają się w czasie. I wreszcie warto także powiedzieć, że rynek przechodzi określone fazy w granicach między powstaniem a zanikiem. Będzie to faza tworzenia, faza dojrzałości, faza ekspansji, faza dojrzałości i wreszcie faza schyłku.